Witam pana komendanta powiatowego państwowej policji w Kraniewie. Witam panią kierownik posterunku policji w Pieniężnie. Witam pana komendanta państwowej straży pożarnej. Witam służby mundurowe straży granicznej w Drzewokach i w Kraniewie. Witam dyrektorów, naczelników, prezesów. Witam zaproszonych gości, panią prezes Joan Anne Weinley, prezesa Fundacji OLIP oraz pana doktora Pękarskiego, byłego posła na Sejm. Witam zarząd powiatu kraniewskiego na czele z panem starostą. Witam radnych powiatu kraniewskiego. Witam również nasze media lokalne. Stwierdzam, że na 17 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczyło 14. Wobec powyższego rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Przechodzimy do porządku. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków do jego uzupełnienia i zmiany. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Powiatu Kraniewskiego. Punkt czwarty. Sprawozdanie starosty kraniewskiego z prac zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Sprawozdanie starosty kraniewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Kraniewskiego w 2016 roku. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu kraniewskiego na 2017 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane na 167 łamane na 16 Rady Powiatu Kraniewskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kraniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu warmińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Punkt 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych. Punkt 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kraniewie. Punkt 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu dokształcania teoretycznego uczniów będących podejrzanymi pracownikami. Punkt 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu kraniewskiego przez Oddział Państwowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kraniewie projektowanym medalu zasłużony dla pożarnictwa ziemi braniewskiej. Punkt 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od gminy Wilczęta na rzecz powiatu kraniewskiego. Punkt 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania Rady do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kraniewskiego. Punkt 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 18. Zakończenie obrad. Czy są wnioski do uzupełnienia zmiany przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przegłosowaniem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego.
przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Powiatu Brodnieńskiego. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 22 sesji Rady Powiatu Brodnieńskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie starosty Brodnieńskiego z spraw zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Proszę bardzo Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia zarząd podjął następującą uchwałę w sprawie upoważnień do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w roku których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017, w sprawie zatwierdzenia i ustalenia dofinansowania programu imprez sportowych na 2017 rok. Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia zarząd podjął następujące uchwały w sprawie upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jerzego Lemkę do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Aktywność Osób Młodych pozostających bez pracy w powiecie brajewskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W sprawie upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Aktywność osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brajewskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017. W sprawie wydania opinii o zaliczeniu do terenu gminnych położonych na terenie dróg położonych na terenie gminy Lękowo. W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji, a to już wspomniałem. 24 stycznia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych do uprawnienia szkół publicznych i w sprawie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok. Ponadto przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej z powiatu brańskiego dla gminy Torbisko. Zatwierdzono projekt umowy z grupą WM Spółka z o.o. w Olsztynie w sprawie aplikacji mobilnej do powiatu brańskiego. I przyjęto rozliczenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu i odpłatnej pomocy prawnej w powiecie brańskim. 1 lutego zarząd podjął następujące uchwały. Upoważnił dyrektora zespołu szkół budowlanych pana Piotra Danielewicza do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu ekspedycja z kredytorów środkami transportu do wiedzy w ramach programu Erasmus Plus, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja pierwsza, mobilność edukacyjna roku 2017 i w sprawie upoważnienia dyrektora zespołu szkół zawodowych pani Joanny Sokół do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pod nazwą Buenos Dias odkrywamy nowe horyzonty w ramach programu Erasmus Plus, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja pierwsza, mobilność edukacyjna w roku 2017. Zatwierdzono porozumienie w sprawie powierzenia w 2017 roku gminie miasto Braniewo zadań powiatowej biblioteki publicznej.
stwierdzono rozliczenie dotacji przyznanej Warmińsko-Mazurskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie dla niepublicznej szkoły policjalnej w Braniewie i niepublicznego LO dla dorosłych w Braniewie. Przyjęto rozliczenie dotacji z budżetu powiatu brańskiego dla gminy Pieniężno i dla województwa warmińsko-mazurskiego. Zawarto umowę na obsługę medialną poprzez grupę Damian Mazurek, wydawcę gazety Wilka. Zarząd ponadto zaopiniował projekt, który został na dzisiejszą sesję. W dniu 9 lutego zarząd podjął następujące uchwały. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w powiatu brzańskiego na sieci organizacji pozarządowych pod nazwą działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektu związanych z realizacją zadań publicznych. Na realizację w 2017 roku zadań publicznych powiatu gdańskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej. W sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatu gdańskiego, w sprawie przyjęcia podstawowej kwoty dotacji dla placówki niepublicznej na 2017 rok. Ustalono termin dzisiejszej sesji, przyjęto porządek obrad, zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Zarząd przyjął sprawozdanie starosty gdańskiego z działalności komisji porządku powiatu gdańskiego w 2016 pozytywnie rozpatrzono wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie dotyczącego przedsięwzięcia w 2017 roku pod nazwą poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Niławeckie, etap Grzędowo-Przewody. Pozytywnie rozpatrzono wniosek do zadania inwestycyjnego o opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1381N ulica Sterczyka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zieloną w Braniewie. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych PTTK i Żółciarni. Na posiedzeniu 14 lutego zarząd zaopiniował zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu na dzisiejszą sesję w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. Zawarto umowę dotyczącą opracowania wniosku o finansowanie projektu zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Przestrzeni. Dziękuję bardzo, panie przewodnictwo. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 5. Jest to sprawozdanie starosty Gdańskiej Oddzielności Komisji Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego. Powyższe sprawozdanie zostało dla pani i panów radnych dostarczone w korespondencji. Czy do tego sprawozdania, jeżeli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego, są pytania? Nie widzę. Z powyższym przejdziemy do głosowania na przyjęcie sprawozdania w działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zagadnienia Gdańskiego za 2016 rok. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Tu chciałbym w tym punkcie dodać, że wpłynęło do mnie pismo od Fundacji OLIN o możliwość zabrania głosu w tym punkcie. W związku z powyższym udzielam głosu dla przedstawicieli Fundacji Polik. Nie wiem, czy pan doktor, czy pani, proszę bardzo. Proszę bardzo, pani doktor. Witam serdecznie. Witam serdecznie.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wicestarosto, Panie, Panowie Radni. W związku z naszymi licznymi pismami dotyczącymi zagospodarowania części terenu, nawet całego terenu Działki i wielu spekulacjom, nieuprawnionym dywagacjom ze strony może nie zupełnie mieszkańców, ale uważam niektórych radnych, czujemy się w obowiązku przedłożyć dla Szanownej Rady stosowne wyjaśnienia i przede wszystkim cele założenia tego, co zamierzaliśmy ponad pół roku temu zrobić i to przedstawiliśmy dla Zarządu Powiatu. Naszym przede wszystkim celem, założeniami było utworzenie nowego ramienia oddziałującego w powiecie brenieckim, a co za tym idzie przede wszystkim dla dzieci i dla młodzieży, czyli powołanie Brenieckiej Akademii Przemysła, która trwa i będzie trwała, a co za tym idzie, biorąc pod uwagę też liczne nasze wyjazdy, obserwacje, szukanie odpowiedniego terenu i zagospodarowanie go w sposób iście europejski w powiecie brenieckim. Na podstawie naszych licznych spostrzeżeń zwróciliśmy się do powiatu, do pana starosty, informując wszystkich radnych o tym planowanym założeniu, informując o powołaniu Akademii Tenisa, jak również o tym, że planujemy my jako fundacja zdobyć środki, przeznaczyć i wybudować kompleks sportowy w powiecie brenieckim. Idealną sytuacją dla nas było to, że zostaliśmy poinformowani, ja przede wszystkim zostałem poinformowany przez pana starostę Wdziąga w trakcie jednego ze spotkań co do działki przy ulicy Sikorskiego. Wielką nadzieją dla nas co do tego przedsięwzięcia było to, że powiat od wielu lat zmaga się z problemem przedmiotowej działki z uwagi na to, że jest ona w rejestrze konserwatora zabytku. W międzyczasie na podstawie licznych spotkań z zarządem wystosowaliśmy kilka pism do pana starosty z informacją do wszystkich radnych powiatowych. Nie mieliśmy i nie mamy nic do ukrycia co do celowości i słuszności tego przedsięwzięcia. Zdawaliśmy sobie sprawę, że działka jest problematyczna, tak jak wcześniej powiedziałem, odnośnie roli konserwatora, ale biorąc pod uwagę to, że półtora roku temu udało nam się zrewitalizować pałacyk, chcieliśmy podjąć się tego wyzwania. Wielokrotnie i tutaj wielokrotnie w trakcie różnych rozmów na terenie powiatu braniewskiego, nad czym ubolewam, ponieważ w dniu dzisiejszym chciałbym jednoznacznie wskazać dla pana wicestarosty Mieczańca. Tak, komitet mój, nasz będzie startował w powiecie i nie dostanie pan, że tak powiem, wsparcia z komitetu, który ewentualnie będzie wprowadzał radnych, o którym pan tak zabiegał. I kłamstwo. Dlaczego pan kłamie? Ale i ja bym prosił. Jasne. Przejdziemy do meritum. Zdaję sobie sprawę, że raz pan zdradził swoją partię, która pana wprowadziła i szuka pan spokojnego kontynuowania pracy tutaj. Na ostatnim spotkaniu z zarządem, to jest bardzo ważne, zostaliśmy poinformowani po wielu miesiącach, może nie zupełnie zgodzenia, ale współpracy rozważań co do celowości tego przedsięwzięcia i sposobów rozwiązania wybudowania tego kompleksu. Zmierzyliśmy się z negatywną pierwszą opinią pani konserwator i poprosiłem za pośrednictwem pana starosty Ciąga o powtórne wysłanie do pani konserwator pisma. Otrzymaliśmy warunkowo, ono jest na pewno do wglądu, warunkowe przyjęcie koncepcji i na podstawie tej koncepcji czekaliśmy na następny ruch powiatu branieckiego, a co za tym idzie, wystąpienie o warunki konserwatorskie.
wysoce niezrozumiałe dla nas, uważam krzywdzące dla ogółu, czyli dla mieszkańców powiatu brenieńskiego, jest próba wycofania się z planowanych założeń, jak również decyzji przede wszystkim zarządu o tym, że powiat jako właściciel nie będzie uczestniczył w tym projekcie. To co najważniejsze, Szanowni Państwo, to chciałbym przypomnieć Wam, przedstawiając załącznik do uchwały numer 21-167-16 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 roku. To jest to, co Szanowna Rada w listopadzie uchwaliła. I teraz, korzystając z okazji, przytoczę to, nad czym pracowaliście, to, co uchwaliliście, zadając na sam koniec pytanie, jakie są kryteria współpracy z organizacjami pozarządowymi, z ciałami, które chciałyby coś zrobić w powiecie brenieńskim, za który Wy odpowiadacie, z uwagi na to, że jesteście radnymi i macie do tego stosowne mandaty, więc przypomnę. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, z reguły przekraczające zasięg terytorialny pojedynczych gmin. Podmioty są partnerami powiatu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, stanowią ogromny potencjał, ponieważ działania lokalne w określonych dziedzinach są wysoce pożądane. Współpraca samorządu z podmiotami jest jednym z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jej przedstawicielami, podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i tak dalej, i tak dalej. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i podmiotami oraz stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. A przede wszystkim jawności, to znaczy powiat będzie udostępniał podmiotom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych do zadań publicznych. Powiat będzie również, to co jest bardzo ważne, równorzędnie traktował podmioty przy zlecaniu i działalności przy realizacji zadań publicznych. A to co chciałbym podkreślić, z uwagi na to, że spotkałem się wielokrotnie z zarządem, przedstawiałem koncepcję, założenia, cele, jak również to, że chcemy być partnerem dla Was, dla powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, nie braliśmy pod uwagę zmiany własności, czyli to powiat miał dalej być właścicielem, a my mieliśmy podjąć ryzyko finansowe związane przede wszystkim z wprowadzeniem koncepcji do życia, jak również zainwestowanie odpowiednich środków, niemałych, dla mieszkańców i prowadzeniem tej działalności. A zarząd przedmiotowej uchwały deklaruje współpracę z podmiotami w sferze realizacji zadań, wyraża gotowość udziału jako partner w projektach przygotowanych przez podmioty. Wysoce niezrozumiałe dla nas jest to, że na samym końcu, w ubiegłym tygodniu, w czwartek, odrzuciliście naszą ofertę, nie przedstawiliście żadnego sensownego rozwiązania, które byłoby kierunkowane na to, żebyśmy wspólnie mogli to zrobić. Po pierwsze, zagospodarowując działkę, która stanowi na dzień dzisiejszy i o tym doskonale wiecie z uwagi na to, że ostatniego czasu przesłałem Wam zdjęcia, że stanowi zagrożenie dla osób korzystających, nie jest zabezpieczona. Jest dzisiaj terenem typowo zaniedbanym, bardzo zaniedbanym, a cały drzewostan, który jest, wymaga pilnych dendrologicznych badań, ponieważ ostatniego czasu konary tam spadały, potężne konary. I na sam koniec, Szanowni Państwo, biorę pod uwagę to, że w ubiegłym roku prawie 1,5 miliona przeznaczyliście uchwałą pieniędzy na wsparcie planowanych przez powiat realizację przedmiotowego programu, to muszę zaznaczyć, nigdy w naszej działalności PRO, czyli wynikającej z prowadzenia fundacji, nie zwróciliśmy się do żadnego samorządu jakiekolwiek wsparcia. Jak również to, że w trakcie spotkań z zarządem wielokrotnie podkreślałem,
że jesteśmy ostatnim podmiotem, który chciałby, żeby powiat jakiekolwiek środki przeznaczył na realizację tego przedsięwzięcia. Na to są stosowne dokumenty, stosowne pisma, co do badań hydrologicznych, co do różnych działań innych związanych z ewentualnym przygotowaniem tego terenu, a co za tym idzie, poniesienia kosztów wynikających z działania powiatu. Pragnę podkreślić, że nasze działania i przede wszystkim pasja, chęć i te dzieci, które dzisiaj uczestniczą w Akademii Tenisa, nie mają warunków. Jesteśmy tak biedni i tak nieatrakcyjni jako powiat, dlatego chcielibyśmy i chcieliśmy i mamy nadzieję, że jednak pomimo jakichś niejasności i niezrozumiałych pism, że powiat nie może prowadzić żadnej działalności, dokonywać finansowania cmentarzy i tak dalej, to my, i o tym wiecie doskonale, szanowni panowie z zarządu, i są na to stenogramy, powiedzieliśmy i cały czas wnioskowałem, że my poniesiemy wszelkie koszta związane z odtworzeniem tego terenu, nie tylko i wyłącznie kątów, ponieważ pismo, które wpłynęło o godzinie 14.30 w piątek, rozmija się z prawdą i wyraźnie w koncepcji ostatniej, która wstępnie została zaopiniowana przez panią konserwator, wyraźnie było wskazane, że my jako fundacja mamy dołożyć wszelkich starań, żeby ten teren nie został zamieszkany, żeby uzyskać tą wartość historyczną, a dodatkowo mogą zostać zrewitalizowane, odtworzone istniejące boiska, na których mogą powstać korty tenisowe. Dodatkowo pani konserwator nałożyła na nas, ewentualnie zaznaczam, ponieważ nie otrzymała od starostwa świadomie od 2 tygodni, ponad 2 tygodnie temu zostało złożone odpowiednie pismo, żeby starostwo wystąpiło o warunki konserwatorskie i wtedy wiedzielibyśmy, jaki stan faktyczny i co tam można zrobić. Nie żadne dywagacje, nie żadne domysły, tylko stan faktyczny. Opieramy się na pismach, które do państwa wpłynęło i prosiliśmy o pewne działania, przyspieszając. Na sam koniec powiem, tak jak przedstawiałem to dla zarządu i wiele pytań było też w międzyczasie od wicestarosty Mieczańca, że ze środowiska tenisowego padają pytania, dlaczego aż 4? W koncepcji pierwszej, dlaczego 4 korty? Uważam, że miasto powiatowe, Braniewo, stać na 4 korty i mało tego, nie wyłożylibyście żadnej złotówki. Wszystkie ościenne powiaty mają kompleksy i się mają czym chwalić. A Braniewo jest tak biedne w infrastrukturę sportową, że dzisiaj chcieliśmy podjąć się tego wyzwania. Uważam, że jest to wielka szkoda dla powiatu braniewskiego, dla dzieci, dla mieszkańców i dzisiaj w piśmie, w którym zostaliśmy poinformowani, jak również w waszych przekazach za pośrednictwem portali społecznościowych, że jest 2 inwestorów, ja się cieszę, że lokalna grupa rybacka również na podstawie naszych pism, po naszych pismach od razu wysyła pisma z zapytaniami i tak dalej. Cieszę się, że ten teren zostanie w jakiś sposób, że następuje dzisiaj konkurencja, tylko tam była propozycja taka, żeby z lokalnej grupy rybackiej, i to chyba wypowiedź jest pana starosty Ciąga, że tam ma powstać plac zabaw. Tylko, szanowni państwo, trzeba sobie zwrócić uwagę. Plac zabaw jest dla dzieci od lat, od roku do 5, a korty i boiska wielofunkcyjne to jest od lat 5 do... Chciałbym was zaprosić w przyszłości. To tyle z mojej strony. Podchodzimy uczciwie, transparentnie. Wszystkie pisma, i to podkreślę, były kierowane również do państwa radnych, do pań, panów. Nie mieliśmy nic do ukrycia. Zdziwieniem dla nas jest to, że nie mogliśmy się wcześniej pochwalić koncepcją, przekonać was, a kilka osób z zarządu na ostatniej prostej, przed podjęciem tej decyzji, jak również czasem, który był niezbędny, ponieważ chodziło o prace hydrologiczne, bo za chwileczkę mamy okres ochronny, czyli rok stracony. Z przykrością mogę wam powiedzieć, że życzyłbym sobie, żebyście zagospodarowali, zabezpieczyli ten teren,
i dołożyli swoją cegiełkę jako radni, żeby coś tam poprawić. I na sam koniec wierzę, że z Państwa strony, z tych kilkunastu osób, które mają mandaty radnych, jest przychylność. Ale nie godzę się na jedno, żeby dwie czy trzy osoby, nie informując Was, barykodowały cenne, zacne inicjatywy, które z pożytkiem by były dla mieszkańców Braniewa, do grobu tego nie wyjdą. Dziękuję. Chciałbym jeszcze oddać głos dla Pani Prezes. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć w krótkich słowach, jako reprezentując Fundację OLIM, organizację pozasamorządową, no jestem po prostu, jest mi przykro, jestem zdumiona, że samorząd, który powinien wspierać takie organizacje jak nasza, nie tylko powiatowy, również miejski, nie jest kompletnie zainteresowany tym, żeby cokolwiek w tym mieście powstało. Inwestycja na nieruchomości, o której mówimy, kwestia podjęcia tej współpracy, to jest tylko kwestia dobrej woli, a nie barykad jakichś prawnych. Tam nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, tam jest tylko kwestia dobrej woli, chęci porozumienia, chęci dogadania się i podjęcia jakiegoś konsensusu, ponieważ należy cenić inicjatywy ludzkie, zwłaszcza, że nigdy fundacja o pieniądze żadne samorządy nie przyszło. I w trakcie rozmów, tak jak tutaj w piśmie dostaliśmy, że chcieliśmy ten teren w użyczenie, w późniejszych rozmowach była już mowa o dzierżawie. Dlatego jest dla mnie niezrozumiały fakt, że nie ma inicjatywy z drugiej strony do takich inicjatyw obywatelskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawicieli Fundacji OLIM. Przechodzimy do porządku. W tym punkcie ktoś z Panów Panów Radnych chciałby zabrać głos. Mówimy o interpelacjach i zamykaniach. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Pekarskiego. Szanowny panie Pekarski, pan po prostu kłamie, jeżeli chodzi o moją osobę, pan kłamie, to jest pełno determinacji. Powiem szczerze, że to nie jest wprowadzenie pokryte, to jest kłamstwo. Nikt nie zabiegał o pana wsparcie, pan dokładnie wie. Nikt ani w przyszłości, ani w przyszłości. I jak pan wszystko nawet wie, nawet zawsze uciekało takie poparcie. To jest pan o tym wiedział, to po pierwsze. Druga sprawa, pan o wszystkim mówi tylko nie na temat. Jeżeli chodzi o naszą działkę, to nie jest problem tego, czy chcemy te kroki, żeby były, czy żeby... Tu nie mówiliśmy o krokach na zarządzie, mówiliśmy tylko o tym, że w naszych zadaniach nie ma możliwości, żebyśmy mogli wstąpić do rehabilitacji cmentarza. Jeżeli chodzi, proszę się nie śmiać, jeżeli chodzi o pisma pana konserwatora ze mną, to są dwa pisma, dwie opinie, które są ze sobą sprzeczne, pisma, które dzieli jeden miesiąc. Ale w tym piśmie jest wyraźnie napisane, że musi być rewitalizacja cmentarza. My, jeżeli chodzi o orzeczenie tego terenu, nie możemy przeznaczyć na między innymi rewitalizację cmentarza. To przede wszystkim. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, panie pośle, to było kłamstwo celowe i bardzo proszę nie okłamywać rady i mieszkańców powiatu. Dziękuję bardzo. Pan starosta, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Prezes, Panie Doktorze. Zacznę może w tej samej kolejności, w jakiej Państwo poruszamy temat. Otóż rzeczywiście mamy program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak Pan zauważył, dosyć bogaty. Problem polega na tym, że jedynym dopuszczalnym sposobem naszego działania czy przeznaczenia środków na organizacje pozarządowe jest kongres. To jest wymóg ustawowy. Druga rzecz. Myślę, że nie jestem jedyny w tej sali, który docenia pomysły i inicjatywy. I takie pomysły i inicjatywa, o której Pan mówi, nie zamierzam jakby jej deprecjonować. Bardzo cenne. Problem należy zapewnić dzięki. Po pierwsze,
nie tylko przeznaczenie środków w postaci pieniądza jest jakby użyciem środków materialnych na rzecz organizacji pozarządowych, ale także użyczenie gruntów. To też jest forma wsparcia publicznego dla organizacji pozarządowych. W przedłożonej propozycji oprócz ośrodka tenisowego, sportów tenisowych była mowa o boisku wielofunkcyjnym. I o formie bezpłatnej, cały czas Państwo podkreślali, o bezpłatną formę użyczenia, nie chcieli Państwo ponosić kosztów związanych z użyczeniem terenu. Z naszego punktu widzenia użyczenie, jako użyczenie nie wchodziło w rachubę w ogóle, tak jak już mówiłem, użyczenie terenu też jest wsparcie ze środków publicznych organizacji pozarządowej. Nas zainteresowało w tym projekcie taka możliwość, że ponieważ było tam boisko wielofunkcyjne, to byłoby użyteczne dla liceum ogólnokształcącego. Ale z kolei nigdy nie rozważaliśmy bezpłatnego użyczenia, nie byliśmy przed panem, że wtedy w grę wchodziłaby inna forma współpracy, partnerstwo publiczno-prawne, czyli my dajemy działkę, szukamy kogoś, kto na tej działce wybuduje obiekty nas interesujące i szkoła będzie jednym z użytkowników tych obiektów. Natomiast, tak jak podkreślił pan wicestarosta, otrzymaliśmy dwa dokumenty, no, nazwałbym je delikatnie niespójne, od konserwatora zabytków, które w naszej ocenie to boisko wielofunkcyjne wykluczają. Tam jest sugestia, że byłyby dopuszczalne pewne usytuowania kortów tenisowych przy obostrzeniach, natomiast korty tenisowe, bo nasze szkoły klubów tenisowych czy zajęć tenisowych nie prowadzą, wobec tego z naszego punktu widzenia to jest jakby poza naszym zainteresowaniem. Natomiast, żeby nie być takim samogrodnika, zdecydowaliśmy i tak sugerujemy, że po prostu wystawimy działkę na sprzedaż, poprosimy radę o zgodę. Nie wiem, czy przetarg dojdzie do skutku, ale zainteresowani niech po prostu w tej formie przejmą działkę i zrobią, co ich tam interesuje. Nie zamierzamy blokować żadnych inicjatyw. Natomiast to mogą być wtedy inicjatywy zupełnie niewspółmierne z naszymi celami, ale to już wtedy właściciel gruntu robi na tym gruncie to, co prawo pozwala. Pańska sugestia dotycząca parku dla dzieci też niezupełnie w dobrym kontekście została użyta, ponieważ my z grupą wybacką nie zamierzamy tam budować parku. Jeżeli grupa wybacka chce, niech weźmie działkę wystawioną na sprzedaż i robi tam park, ale to tylko w tym kontekście. Lub jesteśmy gotowi, i to też nie ukrywamy, przekazać działkę zarząd użytkowy, poprosić radę o taką zgodę, przekazać działkę na rzecz miasta, ponieważ te funkcje, które głównie ta działka spełnia, ma spełniać, czy powinna spełniać, bo tam rzeczywiście jest taki zapis, że w części tego cmentarza jednak jakieś tam funkcje rewitalizacji i upamiętnienia cmentarza powinny być. Wobec tego to są zadania z kompetencji gminy, wobec tego miasto zarówno działalność zieleni miejskiej, parkowo-rekreacyjną, jak i opiekę nad cmentarzami ma wpisane do swoich kompetencji i to też wchodzi w rachunek. Ostatnia rzecz, do której się odniosę, propozycja dzierżawy. Ta propozycja padła na ostatnim spotkaniu, jak już podjęliśmy, czy uzgodniliśmy pogląd w ramach zarządu i podjęliśmy taką decyzję, że będziemy zmierzali w kierunku poproszenia o zgodę na sprzedaż. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa, Pani Przewodnicząca? Proszę bardzo, Pan Radny Zidor. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja jestem zdziwiony, że wniosek leży pół roku. Jest zarząd, który, gdzie niektóre osoby zarabiają około 10 tysięcy na miesiąc. Jest inwestor, jest inicjatywa. Niektórzy nawet startowali z takiego ugrupowania Inicjatywa i Rozwój. Inicjatywa jest, rozwoju brak. I ja jestem zdziwiony, nawet tak lekko zażenowany, że ten inwestor ze strony powiatu nie otrzymał żadnej pomocy. Pół roku, ja tak chciałbym się zapytać, ile pism poszło, żeby jednak inwestor tą działkę mógł zagospodarować. Ile pan, nie wiem, Mieczaniec czy kto inny wysłał pism do pani konserwator, jak można to obejść, jak można tego inwestora zadowolić, żeby jednak coś na tej działce powstało. 2 lata ta działka w tej kadencji stoi pusta i robi za wychodek dla psów. Znajduje się osoba, która jest chętna. My jako powiat podobno nie poniesiemy tutaj żadnych kosztów. Jedyne to jest dzierżawa, ale my i tak tego nikomu nie dzierżawimy, nie dzierżawimy, więc dla mnie podejście zarządu jest trochę dziwne. A drugie moje pytanie, to chciałbym się zapytać, na ile opiewa i co obejmuje umowa z IKAT-em. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze w tym punkcie pytania? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Panie Przewodniczący, tak szybko tych informacji, to żałuję jednego, że my jako opozycja, ja wiem, że jesteśmy w mniejszości, ale dużo rzeczy się dowiadujemy dopiero dzisiaj i teraz. Z tego co wiem, to tych spotkań się odbyło kilka, no niestety wiadomo, mam tylko tyle, co mamy na tym piśmie. Prawda jest taka, że ta działka stanowi problem już od wielu lat dla powiatu. I tak słucham tutaj, może przekażemy na miasta, no jest to nierealne, ja tak uważam. Nie da się również tam w ramach własnych środków i projektów wybudować dla naszej młodzieży żadnego boiska, żadnego kortu. W związku z tym ja już nie chcę jakby nawiązywać do tego tematu, bo wiele tu zostało rzeczy już powiedzianych. Ale chciałbym się zapytać, czy jest taka możliwość, a wiem, że chyba jest, możliwość sprzedaży tej działki, zakończyć ten temat. I jeśli by było to możliwe, to dobrze by było określić jakiś czas i załatwić ten temat. Ja tylko powiem chyba będzie, że pan Sebastian właśnie mówił o tych dwóch formach takich, które by były najlepsze, czyli albo przekazanie, albo przetarg publiczny nieograniczony, nie? Jeżeli w tym momencie przetarg publiczny nieograniczony, to o tyle jest dobrze, że pieniądze wpływają do budżetu powiatu. I ja też jestem za tym. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pana Mieczaniec. Odpowiadając panu radnemu Miłowi Sydorowi i panu radnemu Kowalskiemu, mam wrażenie, że panowie nie zrozumieli tego, co ja powiedziałem wcześniej i pan Sprawozdaw, bo nie słuchamy. Jeszcze raz powtarzam, że jeżeli chodzi o to, że nie możemy akurat przeznaczyć tej działki na korty, to wynika z tego, że potrzebne jest decyzja cmentarza. Mam taką informację, że mieliśmy od konserwatora zabytku dopiero w styczniu, tak? Więc to nie jest tak, jak pan Pekalski mówił, że tutaj wiele miesięcy rozmawialiśmy, było parę spotkań, ale właściwie cały czas informowaliśmy o tym, co się działo, na jakiej etapie jesteśmy. Jeżeli chodzi, panie Rady Kowalski, jeżeli chodzi o sprzedaż, to pan tutaj starosta wcześniej powiedział, że idziemy w tym kierunku, bo rzeczywiście to zakończy problem tej naszej działki. To jest problem tego typu, że działka jest naszą własnością, a my pewnych rzeczy nie możemy robić na tej działce. Więc jedyne rozwiązanie to, aby przekazać tą działkę dla miasta, co próbowaliśmy uczynić, tylko miasto swego czasu nie było zainteresowane, być może też się coś tam zmieniło, albo to rzeczywiście sprzedaż. Panie starosta, to przypomnę, że jesteśmy w punkcie zadawania pytań, żebyśmy tutaj nie przyszli do takiej dyskusji w tym punkcie, gdzie są pytania, bo my tutaj nie wiem, zaraz sobie dyskutowali. Ale myślę, że tutaj pan Czarnko jeszcze powie ostatnie zdanie w tym temacie i... Więc ad voce króciutko. Panie wiceprzewodniczący, jeszcze raz powtórzę. Wielokrotnie pan ze mną się spotykał.
pytał się odnośnie przyszłych wyborów, odnośnie tego, czy wystawimy komitet, jak również to, ja biorę pod uwagę, że już nie wystartuje pan z PiS-u za tą zdradę, tak, i szuka pan swojego miejsca u kolegów z NBR-u, którzy solidarnie, tak jak pan dzisiaj podchodzą do tego przedsięwzięcia, jak do jeża. Teraz, szanowny panie starosto, więc tak jak pan podkreślił tutaj, była mowa o dzierżawie na ostatnim posiedzeniu zarządu, tak, gdzie wcześniej podjęliście. Tylko mój zarzut jest taki, że nie znaleźliście od 28 sierpnia ubiegłego roku takiego rozwiązania, żeby zatrzymać nas z tą cenną inicjatywą i żebyśmy znaleźli wspólną, komfortową drogę. Uważam, i to szanowni radni, panie, panowie, że przekazanie dla miasta tej działki uważam, że mija się z celowością. Zdaję sobie i to odnosząc się do wielokrotnego podkreślania przez pana starostę, że miasto nie jest zainteresowane w ogóle, dzisiaj być może jest, po to, żeby skutecznie zablokować ewentualne przedsięwzięcie. Nieważne, kto to zrobi, czy to zrobi Fundacja Oli potencjalnie, czy lokalna grupa rybacka. Tak? Tu chodzi o celowość. I ja wielokrotnie prosiłem zarząd, ponieważ o przyspieszenie prac, ponieważ brałem pod uwagę to, że w czerwcu tego roku, czyli za 2,5 miesiąca, będziemy mieli korek, a istniało prawdopodobieństwo wysokie, że we wrześniu będą zanoszone. Nieprawdą jest to, co powiedział pan wicestarosta, że prawdą jest, że wpłynęły dwa rozbieżne pisma. I tutaj chciałbym dla szanownej rady przedstawić sytuację, jaka miała miejsce. Na mój wniosek i na moją prośbę powiat wystąpił do pani konserwator z propozycją pierwszej koncepcji, która została przedstawiona w sierpniu. Spotkało się to z negatywną opinią z uwagi na to, że przedstawiając tą koncepcję nie miałem pełnej wiedzy o wartościach historycznych ważnych dla naszego miasta. Także ta koncepcja była tak rozbudowana, wizjonerska, z pełnym zagospodarowaniem tego terenu, nie mając wiedzy o obostrzeniu. I dlatego pierwsza była negatywna opinia pani konserwator na początku stycznia bieżącego roku. Następnie spotkałem się z zarządem i poprosiłem o doprecyzowanie na podstawie wstępnych ustaleń z panią konserwator tego, co można tam zrobić i z czego możemy zrezygnować. Dlatego druga koncepcja, która też była do wglądu dla szanownej rady, radnych, już była wersją okrojoną z pewnymi narzuceniami od pani konserwator. I jak wynika z pisma pokłosia tej mojej prośby, chyba zarząd został zaskoczony, że jednak uzyskaliśmy pozytywną opinię. I pozwolę sobie przycytować jedno zdanie, które szanowna rada powinna wiedzieć. W odpowiedzi na pismo w powyższej sprawie uprzejmie informuję, iż przedstawiona koncepcja zagospodarowania wyżej wymienionej nieruchomości może warunkowo uzyskać pozytywną opinię. O czym rozmawiamy teraz? Na podstawie tego, albo się trzeba douczyć, panie wicestarosto Mieczaniec, poprosiłem o to, żebyście wystąpili o warunki konserwatorskie i one by dały całościowy obraz. Jakie mają być płoty, jakie ma być ogrodzenie, jakie mają być lampy, jakie mają być ścieżki, gdzie może być parking, czy w ogóle korty to mogą być ustawione. Jeszcze wartości historyczne, czyli tak zwane piece, czyli tablice upamiętniające, gdzie mają być. Ale to ja nie mogłem wystąpić, dlatego się zwróciłem do starosty i do was, żebyście zwrócili się do pani konserwator o wytyczne konserwatorskie. Dzisiaj byśmy wiedzieli, co faktycznie można tam zrobić. Nie zrobiliście tego, ponieważ już nie było dobrej woli z waszej strony. I to uważam, ta cenna inicjatywa i przede wszystkim praca i utożsamianie się z tym, co chcielibyśmy zrobić, no dzisiaj straciliśmy rok. Ponieważ opinia dendrologiczna, jak również to, że 2 tygodnie temu poprosiłem was, informując o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań dendrologicznych, to teraz pochwalę się. Badania dendrologiczne są. To jest katastrofa.
niesubiektywne. Tam jest 96 drzew w sumie, nie 30 grubych, tylko 96 drzew. I my jako fundacja zleciliśmy za was, ponosząc koszta, opinię dendrologiczną, o czym zarząd wiedział, tak? I nie mamy dzisiaj pretensji, że tak postępujecie, bo widocznie uprawiacie politykę. Tylko mamy żal, że w międzyczasie dajecie ludziom nadzieję, wasze dzieci, wnuki być może, by mogły korzystać w europejskich warunkach na tym kompleksie. Skorzystaliby wszyscy. Za 3-4 lata uważam, że Braniewo byłoby, znaczy mogłoby się pochwalić i zarzucanie dzisiaj, że że w powiecie nie ma takiej dyscypliny sportu, taka dyscyplina sportu jest. Pieniężnie, panie radny, doskonale funkcjonuje, liga i tak dalej. Taka działalność jest w Braniewie nieformalna, ponieważ pan wicestarosta Mieczaniec wielokrotnie podkreślał, że środowisko tenisowe osób starszych, mi nie chodzi o osoby starsze, nam przede wszystkim chodziło o dzieci i wielkim, że tak powiem, dla nas wyzwaniem wiele lat temu, około 10 lat, było stworzenie grupy piłkarskiej, klubu i nam się udało. A dzisiaj chcieliśmy po prostu, mamy pasję, żądzę, że tak powiem, zrobienia czegoś, żebyśmy mogli się pochwalić w niedalekiej przyszłości. Skutecznie to zablokowaliście i uważam, że podjęcie decyzji przez zarząd powiatu dzisiaj skutecznie o rok czasu zablokowało ewentualne prace, zaznaczam, ponieważ za 2 tygodnie już mamy ochronę przyrodniczą. A co za tym idzie? Chodzi o pielęgnację drzewostanu, który stanowi zagrożenie dla osób korzystających i bierzecie dzisiaj odpowiedzialność za to. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po przyszłości pracy zagrania. Proszę bardzo, panie. Ja jeszcze chciałbym dodać, że się nie zgodzę tutaj z panem Mieczańcem odnośnie dzierżawy, bo nas nie powinno interesować, czy można, czy nie można. Jest inwestor i niech on się martwi. Są obwarowania, jakieś prawne umowy. Nie wywiąże się z umowy, zawsze można umowę rozwiązać, tak? Ale to nie my powinniśmy gdybać, czy można, czy nie można, bo jeżeli inwestor mówi, że chce, to niech on się martwi, czy to będzie realne, czy nie. Są umowy, jest droga prawna i można to wszystko, myślę, zrobić. Dziękuję. Pani Skowska, jesteśmy w punkcie. Jeszcze odpowiedź na to, że pan miła sprawa. Chodzi o to, że nie mieliśmy podjeżdżanych, mieliśmy życzenie, to są pierwsze kategorie. Chodzi o to, że mieliśmy życzenie, po pierwsze. Po drugie, chciałbym zapytać się jedno zdanie z opinii konserwatora. Zagospodarowanie dla tego cmentarza powinno zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak urządzona zieleń parkowa, a ujęte w planie urządzenia parkowe i rekreacyjne powinno się tutaj po pierwsze ograniczyć do walki małej architektury parkowej w nawiasie parkowym, trojarze i tym podobnie. To jest jedno z pism konserwatora. A odnośnie mojej osoby, panie Pekacki, jeszcze raz powtarzam, pan kłamie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Krzysztof, mówię panu. Ale to pytanie. Tak? Witam, panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że jesteśmy w punkcie interpelacji zapytań. W zasadzie o co chodzi? Przed chwilą pan starosta powiedział, że zarząd będzie zmierzał w kierunku uzyskania zgody na sprzedaż tej działki. Przed sobą mam pismo Fundacji OLIN datowane 14 lutego, czyli świeże, w którym to piśmie jest, że wyraża zainteresowanie zakupem tej działki, więc to sobie w zasadzie o czym my rozmawiamy. To wszystkie dyskusje przed paręnastu minut to na to, czy konserwator, czy tak, czy tak, to nie mają żadnego znaczenia, bo zarząd chce sprzedać, a inwestor chce kupić i to sprawia. O czym my dyskutujemy tyle czasu. Jeszcze niewiele wiemy na ten temat, to rzeczywiście trochę jakoś tak słabo. Jeżeli chodzi o bardzo słuszną uwagę, zarząd powiatu w odpowiedzi dla pana doktora na fundacji udzielił informacji, że w takiej formule, która była obradowana do tej pory, czyli po pierwsze partnerstwa publiczne prywatnego, które zajęło nam dużo czasu, ustalenie warunków i wytycznych konserwatora zabytków, jak wiemy, pierwsze pismo wpłynęło w sierpniu, a wytyczne konserwatorskie umożliwiające dalsze prace 1 stycznia. Nie można powiedzieć, że się nic do tego czasu nie działo, bo było ustalane i zapotrzebowanie w naszej szkole na inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nad pozwala na prawo w ramach użyczenia wniesienia bezpłatnego. Fundacja była zainteresowana przejęciem czy użyczeniem tej nieruchomości
do tego momentu. Na ostatnim posiedzeniu zarządu padła nowa propozycja, propozycja Dzieksza. Odpowiedź zarządu jest jednoznaczna, którą przekazywaliśmy i przekazaliśmy w piśmie do fundacji, że zarząd jest zainteresowany sprzedażą tej nieruchomości, żeby wyłączyć się z procesu inwestycyjnego. Niestety umowa Dzieksza w jakiejkolwiek formule też nie zwalnia na obowiązków inwestorów przy realizacji jakiejkolwiek inwestycji na naszym terenie przez osoby trzecie. Cały czas musielibyśmy występować jako inwestor, to wynika z przepisów prawa. Jedynym rozwiązaniem formalno-prawnym jest sprzedaż tej nieruchomości, co zaproponowaliśmy i w dalszej kolejności będziemy proponowali w Gadzie sprzedaż tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Programu w sprawie zmiany budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wszakiego, że na posiedzeniu Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego 25. pozytywnie zaopiniowano zmiany budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu obywatelskiego na 2017 rok? Nie widzę. Wobec powyższego pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Powiatu Radomskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu radomskiego na 2018 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 21 /16 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Również Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zaopiniowała 20 lutego pozytywnie zmiany do tej uchwały. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu radomskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Również Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Widzę, wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dofinansowania sieci szkół oraz gimnazjami i specjalnymi do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół oraz podstawowych i specjalnych. Również Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Berniewie. Również na posiedzeniu swoim 20 lutego Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania?
Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Również Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w dniu 20 lutego zawiniała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu są pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Brzeskiego przez Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radniewie w projektowanym medalu zasłużonym na pożarnictwa ziemi radniewskiej. Również Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w dniu 20 zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Brzeskiego? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od gminy Wilczęta na rzecz Powiatu Braniewskiego. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały w dniu 20 lutego 2017 roku. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do ostatniego projektu uchwały. To jest punkt 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego. I tu w tym punkcie proszę o podawanie kandydatur. Proszę o podawanie kandydatur. Proszę pan Mirosław Duliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego zgłaszam kandydaturę radnego Kazimierza Gursztyna i radnego Władysława Gruszka. Czy pan radny Kazimierz Gurszyn wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Czy pan Władysław Gruszka wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Ja myślę, że odpowiednią osobą jeszcze mogłaby być również Michał Sydo. Dziękuję bardzo. Czy pan Michał Sydo wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Cofera. A niech pan postawi. Chodzi się za to, że podaję do podgłosowania, jeżeli chodzi o komisję według zgłoszonych kandydatów. Kto z pań i panów radnych jest za tym, żeby do komisji bezpieczeństwa i porządku delegować pana Kazimierza Gursztyna. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jeszcze raz występuje.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć. Kto jest za tym, żeby delegować do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pana Władysława Kruszkę? Proszę o podniesienie ręki. Osiem. Kto? Nie, na trzecia może dostać 13 osób. Kto jest za tym, żeby do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołać pana radnego Sidora? Proszę o podniesienie ręki. Sześć. Wobec powyższego pozwolę odczytać projekt uchwały Rady Powiatu Barwieńskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Barwieńskiego. Gminę Podstawę Prawną do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Barwieńskiego deleguje się radnych Powiatu Barwieńskiego pana Kazimierza Głuszczyna i pana Władysława Kruszkę. Traci moc uchwała nr 5 łamane na 36 łamane na 15 Rady Powiatu Barwieńskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Barwieńskiego. Wykonanie uchwały powierza się staroście barwieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przegłosowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Jedna. Przechodzimy do punktu 16. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania. Większość chyba została udzielana w punkcie 6, ale tak odnotowałem jeszcze pytanie pana Sidora, a dotyczyło ono umowy z Italem, tak? Proszę bardzo. Tak jak dotąd kontynuujemy umowę z ICAT-em w sprawie udostępnienia stron ICAT-a do naszych czy artykułów, czy komunikatów. Umowa nie obejmuje ogłoszeń z wyjątkiem takich rzeczy, jak, które publikujemy jako plakat dla zapraszający na imprezę. A kwota? Dokładnie nie pamiętam. Przewodniczący dołożył tych radnych do tych wszystkich życzeń w IGACie i wszystkich rzeczy, tak? Żeby nie tylko sam pan przewodniczący, ale rada też chciałaby w tym uczestniczyć, jeżeli te pieniążki są wspólne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. A proszę bardzo. Ponieważ pan radny Sydor jeszcze tak jak mówiłem, myśmy od początku nie ukrywali, że bezpłatne użyczenie nie wchodzi w rachunek. Nas interesuje tylko i wyłącznie partnerstwo publiczno-prawne, jeżeli tam będzie boisko wielofunkcyjne dla nas. Natomiast jeżeli pan uważnie słuchał, to pierwsza reakcja konserwatora była albo pod koniec grudnia, albo w styczniu, więc to jakby to, że to się wlokło, to naprawdę nie z naszego powodu. Natomiast po pierwsze te reakcje były niespójne pana konserwatora, bo myśmy ten projekt zagospodarowania już zmieniony bez tego boiska wielofunkcyjnego
na żądanie praktycznie pana posła Wysławi, ale otrzymaliśmy pismo dosyć precyzyjnie warunkujące, co pan może zrobić. Niestety przy wszelkich dobrych chęciach my nie możemy tego robić. Po prostu. Ze względu na to, że nie mamy tego w kompetencjach ustawowych. Nam nie wolno się jakimiś rzeczami zajmować po prostu. Natomiast nikt z nas nie zajmuje w ogóle pomysłu i tego, że to jest sensowny pomysł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Wnioski i oświadczenia Rady. Czy w tym punkcie ktoś z panów panów będzie zabrał głos? Proszę pan Artur Czaniec. Chciałem, proszę państwa, poinformować, że na początku tego tu się przetarg na nasze zadanie, na nasze inwestycje. Chodzi o trasę przygraniczną Brunową w Brunowie Ławeckie, odcinek już raz na Dunach. Zgłosiło się 5 ofertów, wygrała oferta, gdzie nasze zdanie będzie wykonane za kwotę 1 267 000 zł, a więc o 180 tysięcy złotych mniej niż to było zapisane w budżecie. Jako, że to zadanie to jest ta dawna sekundówka, czyli głowa realizowana, można powiedzieć, że zaszczędziły w budżecie o 85 tysięcy złotych. Natomiast gorzej wygląda drugi projekt złożony do Skatynówek, ponieważ on się złapał na ostatnim miejscu, ale w międzyczasie na ten rok obcięto budżet z tego wypadku. I z tego, co obserwujemy, jeszcze będziemy czekać. Będziemy obserwować, jak się będzie rozstrzygały przetargi, czy tam zostaną jakieś pieniądze zaoszczędzone i czy będzie prawdopodobne, że ta inwestycja wskoczy. Na razie czekamy. Z dotychczasowych przetargów jest to nowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Krzysztof Podziłka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Początek dzisiejszej sesji w jaskrawy sposób pokazuje, że jakiś istnieje duży brak komunikacji pomiędzy zarządem a resztą rady. Panowie z zarządu, oczywiście macie prawo postępować tak, że w własnym gronie podejmujecie decyzję, czy też analizujecie jakieś wnioski, czy inicjatywy, tak jak było w tym przypadku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się oddzielili z pozostałymi radnymi, nawet pozycyjnymi, ponieważ wtedy umknęliśmy w sytuacji takiej, jak była dzisiaj na początku, że wy o czym dyskutujecie z akurat w tym przypadku z przedstawicielami Fundacji Poli. My nie wiemy, o co chodzi. Tak generalnie mi się wydaje, że przedstawiciele Fundacji Woli mieli trochę racji z tym czasem, z tym zadaniem tej sprawy, bo ja pamiętam, że to pierwsze pismo było jakoś już tak chyba w ubiegłym roku, w listopadzie. I od tego czasu być może te procedury, ja wiem, że to jest skomplikowane, konserwator, że to leci, ale trochę to wolno trwało. My w zasadzie chyba nie wiemy. Trudno było dzisiaj nawet was w jakiś sposób wspomóc, gdyby taka potrzeba. Ja oczywiście pomijam te wszystkie takie ataki ad personam, no jednak gościa naszego tutaj wobec radnego, my możemy się z panem Mieczańcem nie zgadzać w wielu sprawach, a być może nawet w ogóle się nie zgadzamy w niczym, ale wobec ataku takiego ad personam na radnego, ja się temu sprzeciwiam, ale nawet nie było możliwości wspomożenia was, no bo my po prostu nic nie wiemy na ten temat. Co się działo, jaka była, no mamy jakieś trzy pisma dzisiaj, no trudno sobie na podstawie tych trzech pism wyrobić jakąś opinię, prawda, i coś jakiegoś rozsądnego tutaj powiedzieć, także wy oczywiście, no możecie tak robić, nie musicie, ale tak chyba trochę w waszym interesie jest, informowanie reszty radnych, bo w niektórych sprawach naprawdę być może nasza pomoc by wam się przydała, żeby rada jakimś jednym głosem mówiła. I tak byłoby dzisiaj, gdybyście nas informowali. Przecież nie była to jakaś sprawa niesamowita, że jakieś tajemnicy trzeba trzymać, a takie wrażenie powstaje. Bo przecież droga tego będzie, ta dzisiejsza sesja i to, co zostało powiedziane na jej początku, będzie już żyło własnym życiem. To już pójdzie w miasto, w powiat, to już będzie żyło własnym życiem, że zarząd, że to, że gdzieś tam pokryjono, że nie informował. Takie są efekty tego, także co już miało się między nami wydarzyć, najistotniejsze sprawy już znalazły swoje rozstrzygnięcie i dalej w niektórych sprawach możemy razem pracować, przecież my nie jesteśmy tak a priori już uprzedzeni wszystkiego, co wy robicie. Także trochę musicie się otworzyć we własnym i na to będzie
tak, że no, tak pozostaniecie na koniec osamotnieni z jakimiś trudnymi decyzjami. Rzeczywiście wszystko spadnie na was i my też powiemy, że my nic nie wiemy, no to sobie radzicie sami. Chociaż być może nawet w niektórych sprawach by się was sprawdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Się w tym punkcie jeszcze zabrał głos. Proszę bardzo, pan Mirosław Kowiński. Przysłuchując się relacji poświęconej tematowi parku, odnoszę takie wrażenie, że każdy tak jak chce, tak sobie mówi. Nie? A zasadniczo mieszkańcy Braniewa, zwłaszcza miasta Braniewa, gdzie ta przedmiotowa działka się znajduje, powinni o trzech rzeczach wiedzieć. Jaki to jest charakter tej działki? Jakie jest stanowisko pana konserwatora? Pierwsze z dnia 2 stycznia i o dziwo w tym samym miesiącu drugie stanowisko i dwa stanowiska są odmienne. Ja dochodzę do takiego wniosku, że wszyscy, że tak powiem, na jednym ogniu chcieliby coś upiec. A ja myślę, że może warto by się było pokusić o przeanalizowanie stanowiska pana konserwatora. Dlaczego w jednym miesiącu potrafi, zacytuję, nie ma możliwości realizacji jakiejkolwiek zabudowy i samorząd powiatu wzywa do doprowadzenia tej części, gdzie jest tam wylewka taka betonowa, żeby doprowadzić to do porządku pierwotnego, czyli do gruntu. Coś się stało po 3 tygodniach, że zrobiło się inne stanowisko. I tu bym do naszej koleżanki z Rady Powiatu, pani Maniki, zwrócił się z prośbą, bo nie ma sposobu, żeby do pana wojewody, czy po tej linii wystąpić o interpretację, dlaczego są odmienne stanowiska w przedmiotowej sprawie, raz tak, raz tak. No i to nic nie podejrzewam, ale nie może być tak, że teraz ten czy inny radny, wypowiadając się, że tak powiem, albo zarzuca zarządowi, że tak czy inaczej coś robi, my wszystko upubliczniamy i nie ma nic ukrytego. Powiem więcej, że 2 razy do miasta, do samorządu miejskiego, gdzie przedmiotowa działka się znajduje, zwracaliśmy się na piśmie i śmiem twierdzić, że mieszkańcy Braniewa, że tak powiem, w znaczeniu ogólnym powinni sami rozsądzić, co tam w tym miejscu powinno być, jak powinno być zagospodarowane. Pani Moniko, proszę, jeżeli można by było w tej sprawie dopomóc. Mogłabym zabrać tutaj głos, odnieść się do tego, że po pierwsze nie jestem asystentką pana wojewody, także nie chciałabym wchodzić, mogę naświetlić jedynie mu. Bardzo mam naświetlenie, proszę. Ale nie jestem jego współpracownicą, ani podlegam, ja także. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naświetlę, mam nadzieję, też, przepraszam jeszcze, mam nadzieję, że również zarząd zwróci się z pisma i zapyta na piśmie drogą oficjalną, a nie tak teraz tutaj na sesji, także proszę zwrócić się też na piśmie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że my nie jesteśmy komisją śledczą i jedynie śledzili takich czynnych dokumentów, tylko jaka jest nasza decyzja, mamy fazę gospodarowania, więc mamy decyzja. Jest zainteresowanie kupnem działki, możemy wystawić na sprzedaż. Oczywiście w fazie przyzwolenia jest określony, na jaki cel ma to służyć. My mamy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, a proces ma korzyści z tego, co by tam się działo, jeżeli to dobrze zabezpieczone w fazie zbudowania przestrzennego dla tej działki. Poza tym już tak jak gdyby, tak jak to powiedział nawet mi tutaj pan radny Krzysztof Kąciołka, dlatego że podjęliśmy w tej w ogóle sprawę, albo podejmiemy decyzję, że to sprzedajemy, albo nie, ale nie, to dlaczego nie, czy nawet nam potrzebne to na cokolwiek. Ja tu nie widzę takich argumentów, aby to nie szkodziło społeczeństwu, jak ma to pomóc, a my mamy przy okazji na tym miejscu, na to szkodzi. Pan jeszcze. Proszę oświadczenie pana radnego Krzysztofa Kądziołki. Cieszę się, że tutaj jest wola współpracy radnych z zarządem. Wola współpracy z radnymi zarząd zawsze do takiego lekarza. Druga sprawa, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji,
wszelkie informacje na temat tego, co było na zarządzie, są przekazywane, są prawdopodobne dla różnych radnych, nie całej biuro rady i czytają protokoły. Także wszelkie informacje o naszych spotkaniach z panem Piekarskim są zamieszczone w protokołach Zarządu Powiatu Miejskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak to nie jest złośliwie do pana profesora Budzińskiego, ja nie chcę niczego tutaj mówić, ja chcę po prostu podjąć rozważną decyzję w oparciu o referendum dane i to wszystko, ja jestem radny, nie jestem mieszkańcem Braniewa, nie chcę pomóc meblować mieszkania. Ja byłem na tej działce, kiedy od razu jak pierwsze pojawiło się pismo Fundacji Woli, ja pojechałem zobaczyć tą działkę, ja mogę mieć swoje zdania, ale to jest centrum w zasadzie miasta Braniewa i może radni, no ci, którzy ściśle miasto Braniewo tutaj reprezentują, może w porozumieniu z radnymi czy z panią burmistrz, zasugerują coś, no bo co my tu mamy dyskutować. No jeśli, ale już z tego co widzę, pan starosta mówi, że stanowisko zarządu jest takie, że będzie się starał zarząd o uzyskanie zgody na sprzedaż, może to i dobrze. To wszystko chyba na ten temat. Ale tak na przyszłość naprawdę ja wiem, że ja mogę pójść, ja mogę chyba nawet na ten zarząd przyjść jako radny. Czy na komisję, w której nie jestem członkiem, ja wiem, że mogę analizować protokół, ale to nie o to chodzi, żebym ja w taki sposób, powiedzmy, formalny korzystał z uprawnień radnego. Chodzi o to, żeby jakaś normalna współpraca, zadzwonić, przyjdzie, że zrobić nawet nieformalne spotkanie, jakiś problem, coś, no to chyba to powinno być, bo już powiedziałem wam na początku, co się miało między nami wydarzyć, to się już wydarzyło i to się już nie odstanie, to w każdym razie nie w ciągu najbliższego półtora roku. Także możemy sobie spokojnie tutaj w atmosferze pracować i do końca kadencji coś dobrego wspólnie postawić. Dziękuję bardzo. Pan starosta Radziwiłł. Ja chciałbym tylko właśnie nie traktować tego jako usprawiedliwienie, ale ja chciałbym tylko podkreślić, że z naszego punktu widzenia to myśmy od złożenia pisma do stycznia czekali na ustalenie o co chodzi. O czym się mówi? I tym już akcentem zamykam obrady sesji. Dziękuję bardzo za przyjęcie.